W zależności od metody, jaką stosuje nauczyciel, uczeń może być poinformowany o zajęciach na kilka sposobów. Nauczyciel może umieszczać informacje o zajęciach w kalendarzu. Wchodzimy do kalendarza i widać plan zajęć na cały tydzień. Gdy chcemy dołączyć do konkretnego spotkania, klikamy w nie i następnie klikamy w przycisk dołącz lub w sytuacji, gdy spotkanie już trwa, klikamy dołącz na prostokącie spotkania. Teraz, jeszcze przed dołączeniem, możemy wyłączyć kamerę i mikrofon, aby nie przeszkadzać w lekcji. Klikając przycisk z trybikiem, możemy sprawdzić ustawienia głośników i mikrofonu. Możemy też kliknąć Przeprowadź rozmowę testową, aby sprawdzić, czy kamera i mikrofon działają w przypadku, gdy nauczyciel zaleciłby ich używanie. Po kliknięciu Dołącz, teraz podłączymy się do spotkania. Klikając w dymek, możemy komunikować się z innymi za pomocą czatu. Jeżeli lekcja była nagrywana, nagranie dostępne będzie pod spotkaniem. Innym sposobem, w jaki uczeń może zostać poinformowany o lekcji, jest wiadomość z Librusa. Nauczyciel może napisać, kiedy będzie lekcja oraz umieścić link do spotkania. Po jego kliknięciu, jeżeli pojawi się takie okienko, możemy wybrać Otwórz URL i wtedy uruchamia się aplikacja Teams lub klikając Join on the web instead, aby uruchomić Teams w przeglądarce. I przechodzimy do tego samego miejsca jak w poprzednim przypadku. Klikamy Dołącz, żeby wziąć udział w lekcji. Kolejnym sposobem, w jaki nauczyciel może informować o spotkaniu, jest wysyłanie powiadomienia. Widać, że dla zespołu Historia jest nowa aktywność. Informuje o tym czerwony punkt. Należy kliknąć przycisk Aktywność po lewej stronie, aby sprawdzić, co to za powiadomienie. Widzimy, że tą informacją jest zaproszenie na lekcję. Klikamy w niebieski pasek z tytułem Spotkania. Następnie dołącz i możemy za chwilę uczestniczyć w lekcji.